Rodzice moje chętnie tam skorzystali z tej oferty, dlatego że rodzice mojej matki, żyjący jeszcze, mieszkali w Lwowie, a także część rodziny mojej matki, to znaczy siostra z mężem już i jeszcze ktoś, i druga siostra cioteczna. Także chętnie przenieśli się do Lwowa i ku wielkiej naszej radości stwierdziliśmy, że nie ma porównania w ogóle w klimacie. Otóż Śląsk był szalenie czysty. Wszystkie kamienice były rano hydrantem zmywane przez dozorcę domu. Chodniki i ulice były zawsze czyste, ale powietrze było zawsze zapylone. Mimo że bezpośrednio przy Katowicach żadnej kopalni ani huty nie było. We Lwowie zaczerpnęliśmy świeżego powietrza pełnymi płucami, bo klimat lwowski był jednym z najlepszych klimatów w Polsce. Gdzie mieszkaliście? Na której ulicy w Lwowie? Zamieszkaliśmy w Lwowie w centrum, przy takiej ulicy z tradycjami dobrych kamienic, z bogatych ziemian, którzy oprócz swoich pałaców w terenie mieli także i kamienice w Lwowie. To była ulica 3 Maja. Łączyła główną ulicę Wały Hetmańskie z ogrodem jezuickim, przez który zresztą później wędrowałem szybko rano do 4 gimnazjum. Budynek bankowy był piękny, przerobiony przed przyjściem ojca na tą posadę przez profesora Bagińskiego. Tenże profesor Bagiński uczył mnie parę lat później historii architektury na Politechnice Lwowskiej. Piewca renesansu. Na półtora roku przed wybuchem wojny dostałem od ojca wspaniałego wilczura, którego przywiózł z majątku swojego brata stryjecznego. Nazwaliśmy go Douglas. Było to olbrzymie psisko, wyjątkowo rzeczywiście duży, zupełnie nieużony, potulny i zachowujący się jak małe szczenie. On miał wtedy pół roku, jak przyszedł do nas. No ale korzystając z tego, że w banku naszym była tak zwana straż policyjna, jeden z tych panów miał wilczycę świetnie ułożoną, obronnie. On się zainteresował tym Douglasem i zapytał, czy nie chcielibyśmy także jemu powierzyć opiekę nad tym psem i wychowanie. I rzeczywiście po pół roku miałem już obronnego psa, który zresztą kiedyś zupełnie przypadkowo podbiegającego do mnie chłopca sprzedającego gazety. A był taki zwyczaj przed wojną, dzisiaj już niespotykany, że po wydaniu popołudniowego rzutu gazet, chłopcy roznoszący ci gazety biegli przez ulicę, konkurując ze sobą i wołali ekspres wieczorny albo wiek, nowy wiek. I podbiegali bardzo często bezpośrednio pod przechodzących ludzi. I tak się też stało ze mną. Podbiegł taki chłopak, a pies już był po tresurze. I przewrócił tego chłopca i przysiadł na nim. W związku z czym natychmiast się zjawił jakiś adwokat, który postanowił wytoczyć sprawę ojcu za taki incydent. Skończyło się na niczym, na szczęście, ale pies był tak świetnie ułożony, że chodził bez smyczy i bez obroży, trzymając pysk przy lewym moim kolanie. To już była moja ostatnia klasa przedwojenna, trzecia. Już byłem
15-letni chłopak prawie. Miałem przyjaciela, z którym robiliśmy takie wyprawy w różne zaułki Lwowa. Często niebezpieczne. Chodziliśmy na tak zwaną Zarwanicę, gdzie był handel wszystkim, czym możesz, przede wszystkim starzyzną. No ale sprzedający byli tak, można powiedzieć, pół nogą w kryminale, bo tam i kradzione rzeczy sprzedawano. Więc chodziłem z tym psem, gdzie tylko chciałem. Pies był tak obronny, że jak ktoś tylko podchodził do mnie niezapowiedziany, pies warczał. W związku z tym we dwójkę ze Zbyszkiem chodziliśmy na wszystkie tak zwane zauły, zupełnie bezpiecznie, pewni wrażeń naturalnych. To było miasto, o którym zresztą wszyscy podobne wspomnienia snują. To było miasto, gdzie był nastrój właściwie pogodny. Ja porównuję to z pierwszym wrażeniem moim po przyjeździe do Krakowa. W Krakowie było cicho i smutno i ubogo, a we Lwowie właściwie wszyscy byli rozradowani. Dużo było wesołości wśród ludzi. Nie było pochmurnych min spotykanych ludzi na ulicy. Dużo było zespołów muzycznych, takich składających się z 5 osób wędrujących po mieście i grających wesoło. I cóż jeszcze? Może pogoda temu wszystkiemu pomagała, bo w przeciwieństwie do Krakowa, tam był dobry klimat pod względem pogody i dużej ilości dni słonecznych. A o sklepie, jeżeli jeszcze mogę ci coś powiedzieć, a raczej o sklepach, to muszę wspomnieć, że były dwie wspaniałe cukiernie. Pewnie wiesz o tym. Zaleskiego na ulicy Akademickiej, w której także były 3 stoliczki małe, takie na 2 osoby i można było tam wybrać jakieś sobie ciacho. I w locie Akademickiej do Placu Mariackiego, w takim olbrzymim gmachu, jedynym w Lwowie nowocześnie postawionym, gmach Sprechera, była cukiernia, którą dzisiaj nie potrafię ci przypomnieć nazwy tego właściciela. Jakieś niemieckie nazwisko. Sławna z tego, że na pół ulicy pachniało stamtąd doskonałą kawą. Ale tam, w przeciwieństwie do Zaleskiego, były ciasta ciężkie, tortowe. A Zaleski, ponieważ eksportował raz na tydzień samolotem ciastka do Paryża, robił specjalnie wszystko, co robił, lekkie, finezyjnie lekkie. Można było tych ciast tam zjeść taczki prawie, w przeciwieństwie właśnie do tych, o których mówię, ciężkich ciast, że jeden kawałek wystarczał właściwie, żeby zaspokoić radość ducha i ciała.